Tajemniczy Doktor 10. Twierdzą, że działa na koronawirusa Doktor 10. Tajemniczy lek Wenezueli na koronawirusa. Naukowcy z Wenezueli odkryli lekarstwo na koronawirusa, poinformował tamtejszy prezydent Nicolás Maduro. Substancja nazywa się Doktor 10, a jej podstawowym składnikiem jest roślina, której nazwa nie została ujawniona. Tajemnicza substancja ma złocisty kolor i powstała z rosnącej w Wenezueli rośliny leczniczej. Jak zapewnił podczas jej prezentacji Nicolás Maduro, Doktor 10 w całości neutralizuje i eliminuje koronawirusa. To postęp na rzecz mieszkańców Wenezueli i całej ludzkości, na rzecz zdrowia. Gratuluję wszystkim naukowcom tego kraju, mówił prezydent podczas wystąpienia w telewizji publicznej VTV. Maduro zapewniał, że oprócz COVID-19, substancja zwalcza wirusowe zapalenie wątroby typu C, wirusa brodawczaka ludzkiego, a nawet ebole. Remedium na koronawirusa zostało stworzone przez Wenezuelski Instytut Badań Naukowych i WIC. Zidentyfikowany, aktywny składnik leku jest pochodną kwasu ursolowego, a zawierająca go cząsteczka wykazuje stuprocentowe hamowanie rozmnażania się wirusa, informowała Gabriela Innes, minister nauki i technologii. Opozycja Wenezueli i naukowcy z innych krajów podchodzą do odkrycia z dużym dystansem. Domagają się dowodów na skuteczność działania lekarstwa. Argumentują, że Instytut Badań, w którym miało ono powstać, podobnie jak reszta laboratoriów w kraju, od lat boryka się z problemami finansowymi. Naukowcy przypominają, że Maduro już w marcu ogłosił cudowny lek na COVID-19. Był nim sprowadzany z Kuby interferon. Potem prezydent publicznie zachęcał do picia mikstury złożonej z prosa, czarnego bzu, imbiru, pieprzu, cytryny i miodu. Maduro zapewnia jednak, że Doktor 10 jest skuteczny. W czwartek ogłosił, że dzięki niemu już wkrótce w kraju zostaną zniesione obostrzenia. Poinformował też, że skład i działanie leku zostały zgłoszone do Światowej Organizacji Zdrowia w WHO i rozpoczęto procedury uzyskania certyfikatu sanitarnego. Wenezuela od 6 lat boryka się z największym kryzysem gospodarczym w Ameryce Południowej. Kraj posiadający największe na świecie złoża ropy naftowej walczy z hiperinflacją. Od stycznia do końca września ceny wzrosły tam o 1400%. A z prognoz wynika, że poziom inflacji w skali roku przekroczy 3000%. Średnia emerytura Wenezueli jest równowartością $2. Żywności i środki czystości są reglamentowane, a posiadacze pojazdów mogą tankować średnio co 5 dni.